dniu dzisiejszym mamy zajęcia praktyczne w terenie. Teren, który przeszukują szybkie trójki, został podzielony na 20 sektorów. W tych sektorach znajdują się osoby zaginione. Są to realne osoby, żywe osoby zaginione, jest ich 8. Uczestnicy szkolenia nie mają wiedzy, w którym sektorze znajduje się osoba zaginiona. Są to działania połączone sił policyjnych, grupy ratowniczej Nadzieja oraz funkcjonariuszy Ochotniczej Straży Pożarnej z okolic Łomży. Te działania mają na celu współgranie służb policyjnych i pozapolicyjnych. Tutaj mamy drogę, tu jest sztab, no nie? Czy tak jakby się już przekręcili tutaj? O właśnie, tak. Oni tutaj, to jest rzeka, to jest ograniczenie pod snajki. Musimy się dostać na prawo, tak? No, teraz tutaj jest ten sektor, tutaj w tym miejscu. No dobra, ja wiem. Podaj to, co jest. Przejdź do bazy tutaj. Dobrze. Teraz 21, 53, 083. Dobrze. W jakim stanie jest nasz pacjent? Jest w stanie się poruszać? Dobrze. To urządzenie pójdzie do karetki i ono naprowadzi ambulans bezpośrednio do tego punktu, gdzie się znajduje poszkodowany. Właściwy, prawda? Jeden jedyny, no nie? Także tutaj ze wszystkimi procedurami ratunkowymi. Zastępca koordynatora grupy ratowniczej Nadzieja, ratownik medyczny Jakub Brzeziak. Sektory zostały dosyć szybko przeszukane. W ciągu 2-3 godzin zostały poszukiwania zakończone sukcesem. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy współgrać, współdziałać i możemy już teraz prowadzić również te działania szybciej na terenie naszego województwa.